Potrawa charakterystyczna dla regionu częstochowskiego. Najlepiej smakuje wykonana w plenerze, w pięknych okolicznościach przyrody. Do wykonania potrawy potrzebujemy świeżo upolowanej dziczyzny, a konkretnie pół kilograma łopatki z dzika. Wędrujemy następnie do naszych zadbanych ogródków, gdzie odnajdujemy kolejne składniki, czyli żurawinę, cebulę, ziemniaki i oczywiście kapustę modrą. Wykonanie: szatkujemy kapustę, kroimy cebulę, obieramy i ścieramy na ciemne kluski ziemniaczki. Ciemne kluski bowiem królują na śląskim stole od wieków. Kapustę i ziemniaki gotujemy na przygotowanym w pięknym ogrodzie naturalnym palenisku. Intensywnie mieszamy, przyglądamy się, pilnujemy procesu gotowania. Ugotowaną kapustę wzbogacamy o jabłka, cebulę, cynamon i powidła śliwkowe. Łączymy surowe i ugotowane ziemniaki, aby powstały ciemne kluski. Do dziczyzny dodajemy żurawinę, bułkę tartą i zeszkloną cebulkę i formujemy idealne kotleciki, które wrzucamy na patelnię. Obserwujemy bacznie nasze poczynania. Efekty ofiarnej pracy stopniowo wkładamy na uroczy talerz, który stoi na ręcznie malowanym obrusie w motywy kwiatowe. Dziękujemy za uwagę.